Witam wszystkich. Dzisiejszy filmik będzie stricte pokazowy, tak? I w którym pokażę Wam narzędzie wielofunkcyjne firmy Dremel 3000, które kupiłem sobie jakiś czas i postanowiłem, że razem z Wami sobie go rozpakuję, czyli zrobimy sobie tak zwany unboxing. Więc co, nie będziemy tutaj przedłużać. Otwieramy. Jest to narzędzie, które wyposażone jest dodatkowo w 25 sztuk jakichś tam akcesorii i miękki tak zwany wałek, czyli dodatkowe przedłużenie tego urządzenia, na przykład do pracy w jakichś tam trudno dostępnych miejscach lub wykonywanie jakichś tam precyzyjnych, nie wiem, szlifowań czy choćby jakiegoś tam grawerowania, ponieważ sam Dremel jako tako jest stosunkowo ciężki, więc po kilku minutach pracy, na przykład, nie wiem, trzymając go w ręku, pewnie by było to uciążliwe, więc dlatego wymyślili coś takiego jak tak zwany wałek, na który w taki sam sposób mocuje się różnego rodzaju frezy, wiertła i można sobie właśnie pracować. Ok. Wyciągniemy sobie. Co mogę powiedzieć? Pudełko dosyć solidne, z logiem firmy Dremel. Dodatkowo kupiłem sobie jeszcze zestaw jakichś tam akcesorii dodatkowych firmy tak zwanej No Name, ale tym zajmiemy się później. Teraz skoncentrujmy się na tej oto maszynce. Bardzo ładnie zapakowana, jak widzicie, estetycznie. A w środku zestaw jakichś mini właśnie tych akcesorii, 25 sztuk. Różnego rodzaju filcyki. Widzę tutaj na szybki montaż jakieś tarcze do cięcia. Co też fajnie pewnie to będzie działać. Tylko sam nawet nie wiem, jeszcze tego nie montowałem. O, ciekawe rozwiązanie. Okay. Więc tak jak widzicie, to jest bardzo przydatne urządzenie. Dlaczego? No, wydaje mi się, że każdy facet, który lubi sobie pomajsterkować, czy nawet kobieta, tak, bo też kobiety też lubią sobie majsterkować, czy też duże zastosowanie, wydaje mi się, też będzie to urządzenie miało na przykład w modelarstwie, tak? Czyli w różnego rodzaju takich małych robótkach precyzyjnych. Więc to jest też fajna alternatywa dla ludzi, którzy na przykład nie mają garażu, tak? Mieszkają w bloku i mają mało miejsca. To uwierzcie mi, że to jedno urządzenie może służyć za na przykład, nie wiem, wiertarkę, szlifierkę, jakąś tam ucinarkę, frezarkę. No naprawdę ma wiele funkcji w nim jest ukryte. Więc wyjmiemy sobie jako tako samego Dremela. W środku oprócz Dremela, tych 25 akcesorii, jak widzieliście, mamy jeszcze jakąś tam kartę gwarancyjną. Oczywiście katalog z akcesoriami, które możecie sobie dokupić. No i instrukcja obsługi, no ale jak wiemy, instrukcje czytają kobiety. No i jak widzicie tutaj, ja akurat wziąłem ten najniższy model 3000, bo stwierdziłem, że to w zupełności mi wystarczy. A jest jeszcze 4000 i 4300 i podejrzewam, że chodzi tutaj o prędkość chyba, że w tych wyższych modelach też jest prędkość obrotowa jest wyższa. Bo tutaj, z tego co patrzyłem na internecie, już nie pamiętam, ale to jest chyba 3000 właśnie obrotów i może dlatego firma nazwała go 3000. A nie, przepraszam, 33 tysiące na minutę. Czyli po prostu tak nazwali model 3000. Może dlatego, że najniższy, nie wiem. Prezentuje się, jak widzicie, całkiem przyzwoicie.
Szybki dostęp do szczotek. Płynna regulacja obrotów od 0 do 10. Blokada główki tutaj, jak będziecie chcieli sobie założyć jakieś, ja wam zaraz pokażę, jak to działa, bo standardowo założone jest tutaj na, ta końcówka jest założona na wałku, ale dodatkowo, jeśli montujemy ten wałek, to podejrzewam, że tutaj w tych akcesoriach będziemy musieli mieć jakąś końcówkę, którą tutaj już widziałem. No, więc najprawdopodobniej tylko dziwi mi to. Aha, to na tą końcówkę montujemy sobie tutaj po wczesnym zablokowaniu tutaj całej główki. Tutaj mamy chyba w zestawie kluczyk, żebyśmy sobie mogli dokręcić. Nie wiem, czy to dobrze widać. Musiałem zrobić przerwę, ponieważ nagrywam telefonem, a ktoś po prostu mi zadzwonił, więc musiałem zrobić małe cięcie. I tutaj nakręcamy sobie, czyli montaż jest bardzo prosty. Nie będziemy uruchamiać go, ponieważ no, będzie generował pewnie jakiś huk, a nie chcę tutaj zagłuszać całego filmiku. Więc jak widzicie, są różnego rodzaju jeszcze stojaki do tego, żeby sobie postawić, ale tutaj w standardzie też sobie możecie na przykład, nie wiem, zamontować gdzieś na półce, gdzieś, gdzie wam będzie wygodnie, tak? I wkładamy sobie całe urządzenie tutaj do środka. O. No i oczywiście mocujemy sobie gdzieś, jeśli już będziemy mocować, tutaj jest miejsce, gdzie możemy sobie zamocować, no to wiadomo, że musimy zamocować gdzieś w takim dostępnym miejscu, żebyśmy mieli swobodny dostęp do regulacji jego obrotów, tak? A tak jak widzicie, tutaj w ręku sobie już trzymamy później sam ten tak zwany wałeczek i jak długopisem, czy coś szlifować, przycinać, nawiercać. No jest naprawdę, zastosowań jest bardzo dużo. I tutaj pozwolę wam sobie zaprezentować na przykład. Też blokujemy, tutaj mamy blokadę, żebyśmy mogli odkręcić sobie ten nypelek i tutaj mamy odpowiednią taką głowiczkę, nie wiem jak to nazwać, która pod, tutaj jest zazwyczaj zrobiony stożek, że im bardziej przykręcamy, tym bardziej nam to klinuje. O, okej. No więc odkręcamy sobie to. Tą nakręteczkę, no i sobie tutaj wybieramy na przykład wiertełko. A tutaj chyba całkiem nawet nie musimy odkręcać tej końcówki. O. Wkładamy sobie wiertełko, też blokujemy, bo nie przykręcimy, ustawiamy sobie jakąś tam odpowiednią długość. I zobaczcie, i już mamy wiertarkę, tak? Analogicznie robimy to z innymi rzeczami, tak jak już wam pokazywałem. Tutaj mamy jakiś wałek z papierem ściernym. Nie wiem, czy to dobrze pokazuje. Jakieś tarcze do cięcia, czy też do szlifowania. No, naprawdę, zastosowanie tego urządzenia jest przeogromne. Czy to w modelarstwie, czy w normalnym, nie wiem, domowym użytkowaniu, tak? Czy coś trzeba przeciąć, czy podciąć, czy nawiercić. No, naprawdę zastosowanie jest olbrzymie. Więc wydaje mi się, że każdy szanujący facet, czy też kobieta, którzy lubią pomajsterkować, powinni sobie to zakupić. Naprawdę polecam. Ponieważ, tak jak mówię, no, zawiera ono kilka urządzeń, zajmuje mało miejsca, zobaczcie, mała walizeczka, i praktycznie w takim jednym małym urządzeniu mamy zawartych kilka urządzeń. Więc jeśli chodzi o maszynę, to chyba to wszystko, co chciałem wam przekazać, bo też powiem uczciwie, że sam jeszcze nie tak do końca nie wiem, co do czego służy, więc nie chcę tutaj też was wprowadzać w błąd.
Więc dlatego już to, jak będziecie użytkować, już pozostawię dla waszej, nie wiem, inwencji twórczej, dla waszej fantazji. Teraz może jeszcze na sam koniec pokażę wam tutaj właśnie ten zestaw, który sobie kupiłem. Gdyż obawiałem się, że to 25 akcesorii, które jest wyposażone w standardzie, to mówię, pewnie będzie tak ubogie, że mi na przykład nie wystarczy. I jak tutaj widzicie, na przykład w tym zestawie nie mieliśmy piłek, a tutaj mamy, widzicie, różnego rodzaju trzy. Te akurat piłki też kupowałem osobno w zestawie, bo nie było tu ich w tym dużym zestawie. Kupiłem sobie same piłki w osobnym zestawie, zobaczcie. I tutaj analogicznie to tak samo odkręcacie sobie śrubeczkę z tej. Zakładamy na tarczę. Dystansujemy ją z drugiej strony. Na przykład. I zobaczcie, instalujecie sobie to na waszego Dremelka. No, jeszcze to sobie założymy wspólnie. No, odkręcam któryś raz z kolei. I zobaczcie, w taki oto sposób mamy już jakąś ucinarkę, tak? Na przykład, nie wiem, chcecie jakieś druta uciąć, jakąś rurkę, no cokolwiek, coś przyciąć, wyciąć. Naprawdę, zastosowań, wiem, że powtarzam to już któryś raz z kolei, ale naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem tego urządzenia. Ono już pewnie jakiś czas jest na rynku, ale te pierwsze dremele, no nie, tak potocznie się mówi, tak jak kątówka czy boszówka, ale bynajmniej pierwsze te modele pewnie nie były tak dobrze, nie wiem, wyposażone, tak dobrze zrobione, jak jest zrobione to urządzenie tej firmy Dremel. Więc tak jak widzicie, już wam tu zaprezentowałem funkcję wiertarki. Teraz zaprezentowałem wam funkcję... A czemu się to nie chce? A, odkręca się, ok. Zaprezentowałem wam teraz funkcję piłki, tak? Czyli ucinarki jakieś. Teraz na przykład, co tutaj mogę wam jeszcze pokazać z takich akcesorii, które, no, sam wiem, do czego służą, tak, no bo nie oszukujmy się, nie znam zastosowania wszystkiego. Wiadomo, jak wygląda wiertło i piłka, każdy wie. Na przykład tutaj jest, nie wiem, do czego to można zastosować, na przykład do czyszczenia jakichś okrągłych, nie wiem, przedmiotów w środku, na przykład, nie wiem, jakieś rurek, szlifowania rurek, nie wiem. Ciężko mi powiedzieć. Może ja sobie to pozwolę tutaj przesunąć, żebyście coś widzieli. Ale widzicie, macie różnego rodzaju szczoteczki do na przykład do czyszczenia. Też możecie sobie coś wyczyścić. Jest tutaj też jakieś w kształcie pędzelka, jakaś szczotka, różnego rodzaju wiertła. Nie wiem, czy to są frezy, czy ten, nie wiem, to mi się bardziej kojarzy z jakimiś frezami dentystycznymi, tak? Jeśli ktoś ma problem z zębami, no to sobie może tutaj, wiadomo, chyba on jest za duży, sobie może przypiłować troszkę ząbków, ale to tak, taka mała dygresja oczywiście, nie proponuję i nie radzę tego robić. Widzicie, tutaj macie jakieś kamyczki różnego rodzaju kształtu. Tutaj też jakieś kamyczki, filcyk, różnego rodzaju papiery. Tutaj macie też głowice różnej średnicy, ponieważ zobaczcie, jeśli założycie wiertło jakieś tam tej grubości, no widzicie, chcę wyciągnąć, a jest tak umiejscowione, że... O, okej. Okay. Te wiertła, które są przybliżonej wielkości jak te frezy, no to okej, okay. A tutaj na przykład to cienkie, no to już musicie zastosować tak zwaną redukcję, tak? Czyli tutaj producent tego kitu, nie wiem jak to nazwać, tego zestawu, też o to zadbał. Czyli jakieś tam cienkie wiertło też sobie możecie bez problemu zainstalować. Tutaj też
znajdziecie ten wałek gumowy. Podejrzewam, że on jest do... Nie do tego. Źle to zrobiłem. To czego on może być? Coś tutaj na pewno się na niego... A, tutaj jest. Okej. Okay. Mały fake. Widzicie? O, tutaj mamy taki krążek z gumką. O, i sobie zakładamy papierek. No i też sobie możemy coś tam szlifować. Nie wiem co. No ale ogólnie służy to do szlifowania. I co tutaj jeszcze? A tutaj mamy... nie wiem jak to nazwać. Rękojeść? Nie rękojeść. No bynajmniej ta przedłużka, do której będziemy mogli mocować tego różnego rodzaju kamienie, tak? Nie wiem jak to nazwać, to do szlifowania, do... Nie wiem, no, ciężko mi powiedzieć. Tutaj mamy różnego rodzaju filce do, pewnie do polerowania. Też fajna sprawa, jak ktoś tam coś potrzebuje sobie na przykład, nie wiem, zapalniczkę wypolerować, bo mu na przykład, nie wiem, zaś nie działa, a ma jakąś tam fajną i po prostu ją lubi, a już straciła swój blask. Więc też może sobie zastosować to do tego celu. Jeszcze tutaj mamy różnego rodzaju papierki. Nie, tutaj jest akurat do cięcia metalu. Widzicie? Małe takie tarcze. Podobne mamy właśnie w tych kątówkach, szlifierkach i tak dalej, i tak dalej. Do cięcia metalu. 1 mm. Tutaj mamy jakąś pewnie szpachlę albo jakiś kit, nie wiem. Ciężko mi powiedzieć. Pewnie jak coś takiego będę potrzebował, to się zapoznam. Tutaj też mamy papiery ścierne, tak? Czyli jak będziemy chcieli coś przeszlifować, nie wiem. I tutaj chyba też jest papier, tak? Tylko że o różnej degradacji, tak? Kilka rodzajów jest. Chociaż producent już nie pomyślał o tym, żeby nam opisać, jaki tutaj jest, jaka to jest grubość kamienia, tak? No ale jest. Tutaj mamy jakieś grube tarcze, pewnie też do cięcia, pewnie jakieś stali albo betonu, bo aż zazbrojone. Nie wiem, czy to będzie widać. O, ale też mamy. Może połowy tego nie wykorzystamy, ale mamy. Tutaj mamy jakiś, nie wiem, kamyczek, marmurek, nie wiem, do czego go zastosować. No i tak jak mówię, różnego rodzaju pędzelki. To mi przypomina szczotkę, którą, nie wiem, nie wiem, coś mi to przypomina, jakąś szczotkę do czegoś. Ale też można jakieś owalne, cylindryczne, nie wiem, rurki. Też można sobie ładnie wyszlifować. To raczej bardziej chyba do czyszczenia. Też takiego samego kształtu, też cylindryczna, też okrągła, tylko że z włosia jakiegoś. Więc tak wstępnie... Wydaje mi się, że wszystkie akcesoria żeśmy sobie omówili, tak? Filc, wiertła, frezy. Właśnie nie wiem tylko do czego, ale podejrzewam, że... A, widzicie, ten, który pierwszy wyciągnąłem, ten, podejrzewam, że jest do mniejszej średnicy, o właśnie, tych papierków. Tylko, że on też tak jakoś troszkę luźno chodzi. No, ale jak to się mówi, firma no name, to nie można się spodziewać, że to będzie nie wiadomo wielkie wow. Może większość tych akcesorii, nie wiem, popsuje się po pierwszym użyciu, ale posiadamy je, tak? Więc sprawdzimy to dopiero, jak będziemy tych narzędzi używać. Więc co, reasumując, mamy jakiś tam zestaw akcesorii, który da się do czegoś użyć. Podejrzewam, że nie wiem, czy ja go gdzieś odłożyłem. A, jest to. Podejrzewam, że podstawowy ten zestaw akcesorii w większości z Was wystarczy. Tak jak tutaj. Mamy też tutaj tę szpachlę, czy ten kit. Mamy kluczyk, mamy też papiery ścierne, mamy te tarcze do cięcia. Tutaj mamy grubsze troszkę do szlifowania, mamy do polerowania filcyki różnego rodzaju wielkości. Mamy tutaj też te kamyki, widzicie, różnego rodzaju kształtu. I mamy też te nakładane
papier ścierny, więc wydaje mi się, że dla większości z Was ten właśnie podstawowy zestaw wystarczy. Chociaż tutaj widzę, mamy tylko jedno wiertło, bo producent już nie dał tej redukcji, jaką pokazywałem Wam wcześniej, w tamtym drugim zestawie, że już tutaj tylko założycie jednej grubości, czy tam, nie wiem, przybliżonej grubości wiertło i nic cieńszego już nie założycie. A właśnie w tym drugim zestawie mamy tutaj trzy rodzaje redukcji, które pozwolą nam na instalację lub troszkę grubszego, lub troszkę cieńszego wiertła niż standardowe te, nie wiem jak to nazwać, osie, prowadnice, mocowanie, nie wiem, ciężko mi jest powiedzieć, jak to dokładnie nazwać. Więc to chyba było na tyle. Wydaje mi się, że to urządzenie jest ciekawe i niejednego z Was zainteresuje i skłoni go do kupna. Co mogę powiedzieć? Wydaje mi się, że cena też nie jest wygórowana jak za kilka narzędzi w jednym, tak? Bo jakbyśmy sobie mieli kupić do jakiegoś tam majsterkowania, nawet jakąś tam firmy, nie wiem, krzak, jakąś tam kątówkę, czy wiertarkę, czy wkrętarkę, czy cokolwiek, to też byśmy wydali, wydaje mi się, nawet może więcej niż za cenę tego jednego zestawu, a ona oscyluje chyba od 300 do 400 zł, zależy z jakim wyposażeniem i z jakimi dodanymi akcesoriami. Tutaj w tym przypadku 300 chyba, 20 czy 30 zł zapłaciłem razem z przesyłką, ale z tego względu, że zależało mi właśnie na tym wałku, na tym miękkim przedłużeniu tego urządzenia, żeby precyzyjnie sobie coś tam podciąć w jakimś tam niedostępnym miejscu. Więc dlatego wybrałem to urządzenie i zapłaciłem za nie troszeczkę drożej, ponieważ samo to urządzenie podejrzewam, że kupić je jeszcze taniej, tak? I do tego jakiś tam zestaw akcesoriów i też jesteście w stanie bardzo dużo rzeczy tym zrobić. Więc cóż, pozostało mi tylko się pożegnać i życzyć powodzenia przyszłym majsterkowiczom i przyszłym użytkownikom tego naprawdę wspaniałego urządzenia. To nie jest reklama, ja nie umówiłem się z firmą Dremel, że będę ich tutaj reklamował. Po prostu sam z siebie postanowiłem zrobić ten unboxing i pokazać Wam, jakie to urządzenie ma naprawdę super cechy i jak może być przydatne w codziennym użytkowaniu, tak, w codziennym majsterkowaniu, czy też jakichś tam drobnych robótkach, czy modelarstwie. Okej, z mojej strony to wszystko. Pozdrawiam Was gorąco i do następnego filmiku. Trzymajcie się, cześć.